trzy zdrowe nawyki, które warto wypracować z dzieckiem. Kiedy rodzi się dziecko, jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Setki razy wyobrażasz sobie, jak to będzie, jaka będzie wasza relacja, a przede wszystkim, jak dobrą będziesz mamą i jak dobrym będziesz tatą. Kiedy dziecko się do ciebie uśmiechnie, topnieje twoje serce. Zwykle dobrze wiesz, że nie powinno dostać tego, o co prosi, na przykład, żeby je wziąć na ręce na spacerze, kiedy przeszło zaledwie kilka kroków. Jednak, kiedy tak patrzy na ciebie i uśmiecha się, dajesz za wygraną. No dobrze, czasami to nie wygląda aż tak słodko, bo zamiast tego pięknego uśmiechu pojawia się płacz i histeria. Niemniej jednak, w takiej sytuacji również się poddajesz. Tłumaczysz sobie, przecież to jest moje własne dziecko. Dlaczego mam go nie wziąć na ręce, skoro o to prosi? Dlaczego z mojego powodu ma płakać? Bardzo źle się czuję, kiedy moje dziecko płacze. Poza tym jest jeszcze taki malutki, ma dopiero 3 latka, w związku z tym będzie miał jeszcze czas, żeby używać swoich nóżek. Jak zachować złoty środek pomiędzy oczywistą miłością do dziecka i oczywistą chęcią spełniania jego próśb, a zdrowym rozsądkiem? Gdzie leży ta granica? Na ile my, rodzice, możemy sobie pozwolić bez szkody dla dziecka? Przygotowałam dla Was 3 wskazówki, jakie nawyki warto u dziecka kształtować tak, aby zaowocowały one teraz i w przyszłości. Są to 3 zdrowe nawyki, które ułatwią dziecku nawigowanie w tym skomplikowanym świecie. Nawyk numer 1 – zdrowe odżywianie. Przekazanie przez rodziców właściwych wzorców dietetycznych, podobnie jak i innych elementów prozdrowotnego stylu życia, będzie procentowało w przyszłości lepszą jakością życia, lepszym zdrowiem i kondycją. Negatywne nawyki są przyczyną wielu zaburzeń i chorób zarówno w wieku szkolnym, jak i dorosłym. Wśród najczęściej występujących zaburzeń jest otyłość, która warunkuje szereg innych schorzeń, jak na przykład cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporoza czy wady postawy. Dzieciństwo jest najlepszym okresem na ukształtowanie pozytywnych nawyków. Ten temat zawsze budzi wiele emocji. Sam jako dorosła osoba lubisz pizzę, frytki i czekoladki. Z jednej strony wiesz, że nie są to zdrowe rzeczy. Z drugiej strony myślisz sobie tak, przecież to tylko dziecko. Dlaczego miałabym zabierać mu dzieciństwo i nie pozwalać mu na to, co sama lubię? Przecież to barbarzyństwo. Czy na pewno? Doświadczenie życiowe uczy nas, że jeżeli dziecko nie zna smaku pizzy, to wcale nie ma potrzeby zaglądania do pizzerii raz w tygodniu. Jeżeli nie dostaje słodyczy, to się ich nie domaga kilka razy dziennie. Jeżeli do picia dostaje wodę, to kola i sok owocowy nie są na liście jego marzeń. Jeżeli natomiast do wyboru dziecko dostaje drożdżówkę, parówkę, wafelek, frytki, to w jaki sposób ma polubić warzywa? A swoją drogą, jakie to smutne, kiedy w czasach, gdzie jedzenia mamy pod dostatkiem, dzieci mają tak ograniczony zestaw. Jak twierdzą badacze, nawyki najłatwiej jest ukształtować w okresie dziecięcym. Ale, co bardzo istotne, to od rodziców zależy, jakie nawyki żywieniowe będzie miało dziecko. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zajrzyj do mojej książki 101 porad rodzicielskich, część 2. Poświęciłam temu cały rozdział emocje przy stole. Nawyk numer 2 – aktywność fizyczna. Bardzo dobrze wiem, że jesteś rodzicem zapracowanym, zabieganym i bywa tak, że zwyczajnie nie starcza ci czasu. Wiem też, że nawet jeżeli jesteś z dzieckiem 24 godziny na dobę, to czasem nawet nie tyle chcesz odpocząć, co musisz zająć się obowiązkami domowymi. I wtedy dajesz dziecku ten nieszczęsny tablet. Bajeczki, gierki i sprawa załatwiona. Czy na pewno? Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje fizycznego ruchu. Ruch jest niezbędny, by tworzyły się w mózgu połączenia neuronalne, które warunkują zdolność do nauki, zapamiętywania, kojarzenia faktów, myślenia logicznego. To tylko niektóre właściwości mózgu. Kiedy dziecko wchodzi po schodach,
biega za piłką, robi fikołki, wchodzi na murek, skacze, turla się. Jego mózg jest stymulowany do rozwoju. Ćwiczenia fizyczne służą nie tylko ciału, jak się powszechnie uważa, ale też intelektowi, bo zwiększają ilość odpowiedzialnej za myślenie istoty szarej w mózgu. Tak twierdzą naukowcy z niemieckiego Centrum Chorób Neurodegradacyjnych. Jak wyjaśniają badacze, tkanka mózgu składa się z istoty szarej zbudowanej z komórek nerwowych oraz istoty białej zbudowanej z wypustek tych komórek. Uważa się, że ilość masy szarej wiąże się z różnymi zdolnościami intelektualnymi. Dodatkowo ruch zaopatruje mózg dziecka w tlen, niezbędny, by zachodziły w nim odpowiednie procesy biochemiczne. A musisz wiedzieć, że najszybszy przyrost komórek nerwowych występuje u dzieci do 4 roku życia. Natomiast w wieku 10 lat dendryty, które nie wykształciły żadnych połączeń, obumierają. Zatem dając dziecku regularnie telefon, wykształcasz nawyk kontaktu z elektroniką. A dając mu możliwość swobodnego, naturalnego ruchu, nawet idąc z nim na spacer, wytwarzasz zdrowy nawyk aktywności fizycznej. Zastanów się więc dwa razy, czy dać dziecku swój telefon do rączki i nie pozwolić mu w pełni wykorzystać swojego potencjału. Nawyk numer 3 – stała pora snu i wstawania. Często jest tak, że dzieci wieczorem proszą jeszcze o jedną bajeczkę i kolejną, przedłużając czas zaśnięcia. Albo zamiast spać, zaczynają dokazywać, wygłupiać się i chcą się z Tobą bawić. Z jednej strony wiesz, że to jest najwyższa pora na spanie. Z tyłu głowy masz, że do ogarnięcia jest jeszcze cały dom i parę spraw na jutro, albo może chcesz mieć chwilę dla siebie. Ale nie odmawiasz dziecku, bo masz wrażenie, że on Cię teraz potrzebuje. I co ja na to? A ja powiem tak, dziecko potrzebuje zdrowych, jasnych zasad. I rodzica, który ich przestrzega i pilnuje, pomagając dziecku w tych zasadach się poruszać. Kiedy ustalisz stałą porę snu, organizm dziecka szybko się do niej dostosuje, co przełoży się korzystnie na jego zdrowie. Sen to najważniejszy proces regeneracyjny dla mózgu. Niemowlęta potrzebują około 15 do 16 godzin snu na dobę, a osoby dorosłe średnio 7-8 godzin na dobę. Organizm dziecka musi nauczyć się pewnego rytmu snu, a zadaniem rodzica jest mu w tym pomóc. Rano Twój szkrab wstanie bez płaczu i bez marudzenia i przywita Cię miłym uśmiechem. A korzyścią dla Ciebie jest to, że możesz sobie planować czas wieczorem dla Ciebie, bo dobrze wiesz, że kiedy przyjdzie określona pora, Twój słodki aniołek zaśnie i da Ci przestrzeń dla siebie. A czy to jedyna korzyść? Zdaniem badaczy z Uniwersytetu w Pensylwanii i Instytutu Technologii w Massachusetts odpowiednia ilość snu jest warunkiem dobrej pamięci i koncentracji. Weź to pod uwagę i już teraz zadbaj o koncentrację Twojego dziecka. Umiejętność koncentracji nie pojawi się automatycznie w życiu Twojego dziecka, kiedy nie stworzysz do tego odpowiednich warunków. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robić, kiedy dziecko ma kłopoty z koncentracją, zajrzyj do mojej książki Obudź w dziecku olbrzyma. Temu tematowi poświęciłam cały rozdział. Koniecznie daj znać, jak u Was wygląda temat tych trzech nawyków i od jakiego nawyku zaczniesz wprowadzanie zmian. A w następnym odcinku opowiem Wam, jakie są trzy zadania dobrego rodzica. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!